Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widzicie, za mną mnóstwo zakupów, bo przed chwilą wróciłam z paru miejsc oraz odebrałam moje świnie. Pytacie i pytacie się, gdzie zostawiam, kto się nimi zajmuje, kiedy wyjeżdżam. Tym razem miałam bardzo duży problem, muszę powiedzieć, bo nikogo nie było, komu mogłam je powierzyć, a mianowicie moja mama wyjechała, moja sąsiadka wyjechała, moja siostra wyjechała, moja przyjaciółka wyjechała, Magda zresztą, która jest na Dymorzem. No jest chyba we Władysławowie, w Juracie. Nikogo nie było do opieki, a ja mam takiego zaprzyjaźnionego pana, od którego zresztą kupiłam świnki w zoologicznym sklepie i zawsze u niego robię zakupy. To jest super serdeczny człowiek, ma cudowną rodzinę, ma dzieci i jest bardzo ciepły, kocha zwierzęta i zaproponował mi sam, że mówiłam, że tam mam problem, mówi, a to ja mam pustą klatkę, proszę przynieść, nie sprzedam, nie zagłodzę i uratował mi tak naprawdę skórę, muszę powiedzieć. Właśnie odebrałam sernika i piernika, są tutaj, teraz wam je pokażę. To jest dla mnie tak niesamowite, że spotykam serdecznych ludzi, którzy pomagają i ten pan oczywiście nic ode mnie nie chciał za to. Ja mu dałam prezent, zrobiłam wielkie zakupy, takie naprawdę zapasy na długi, długi czas, bo też chciałam się w jakiś sposób odwdzięczyć. A on sam je tak de facto karmił. Ja zostawiałam jakieś jedzenie, ale myślę, że nie wystarczająco dużo tego jedzenia, no bo ono też by się popsuło przez te parę dni, że jestem tak bardzo poruszona tym, bo on w ogóle nie musiał tego robić i też mógł, nie wiem, skasować mnie jak za hotel dla zwierzaka czy coś takiego. On to zrobił totalnie bezinteresownie. Świnki są bardzo szczęśliwe. No i muszę powiedzieć, że są takie dość, może nie przytyły jakoś tak strasznie, ale widać, że są bardzo zadowolone i mają się świetnie. Zresztą, co tutaj mamy? Tak to wygląda. Chcę im przygotować klatkę i dlatego jeszcze ode mnie nic nie dostały. Tutaj mają tylko to, co dostało od pana ze sklepu. Są takie słodkie, Boże. O, ucieszyły się, zaczęły mnie lizać, jak mnie zobaczyły. Ja im oczywiście powiedziałam, że ja ich nie oddaję, tylko jadą na wakacje i wszystko będzie dobrze. Zresztą tutaj nakupowane dla nich różne nagródki i rzeczy. Chociaż ten pan powiedział, że absolutnie one już wszystko zjadły, miały bar sałatkowy, nic nie trzeba im dawać, ale no ja nie wytrzymam, na pewno im coś tam rzucę, żeby poczuły, że są w domu. Słodziaki, bo je takie kochane, to są takie cudowne zwierzę, jakie mam na ich punkcie, naprawdę. Dobrze się. Tak? Patrzcie. To jest piernik. No, pierniczek to generalnie na przedbałolinie, ale sernik. Pokaż się, serniczko. Pokaż się tutaj. Jaki ty masz brzuch. Boż, ty z kawą świetnie. Kawa, kawa, świetnie. No, ten brzuszek to jest konkretny, muszę wam powiedzieć. Zresztą niedługo trzeba będzie pojechać na obcięcie pazurów. O, tutaj się coś w łapce przykleiło. Co tutaj masz? Co ty tutaj masz? O, no musiała umyć ci pupkę zaraz. Dobra. One tutaj mają sianko, także wszystko jest ok. Nie musicie się przejmować. Umyję ręce i pokażę wam, co kupiłam, bo byłam na zakupach spożywczych, spodziewamy się gości jutro, więc też chciałam parę rzeczy tutaj przygotować i myślę, że jutro pokażę wam, co będę robiła, bo generalnie to będą przystawki raczej. Tak myślę, że to będą przystawki. Chociaż sama nie wiem, bo może zrobię łososia do tego. Zobaczymy. Dobra, jestem, umyłam już ręce. Przepraszam was z góry za odgłosy, ale my cały czas mamy te wszystkie nasze remonty i projekty. One się kończą, mam nadzieję, za 3 tygodnie. Tak realnie myśląc, za 3 tygodnie, 2,5. Zobaczymy, jak to będzie, ale jak na razie, pokażę wam wtedy wszystko, ale jak na razie musimy liczyć się z jakimś tam minimalnym hałasem. Mam już kiełbasę przygotowaną na grilla, bo też chcę właśnie tym panom dać jakiś obiad, żeby się posilili, zjedli i jeszcze im później coś przygotuję. Kupiłam w sumie takie rzeczy podstawowe, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo warzyw i owoców, bo tak się odżywiamy. Między innymi tak, rukola. Szpinak. To jest i dla świnek, i nie tylko. I zawsze wam to wrażenie pokazuję. Jest nic fascynującego. Kalafior. Czereśnie. No, musiałam je umyć i te czereśnie naprawdę moczę bardzo, bardzo długo. Dodaję trochę ostu czasami. I w sumie teraz to tak.
zawsze. Kalafior, można z tego zrobić na przykład placuszki z tego kalafiora. Między innymi w Lidlu kupiłam takie ogóreczki małosolne. Generalnie ja zawsze kupuję kiszone, ale te małosolne jakoś tak mam wrażenie, że fajnie wyglądają na stole, jak gości, można je pokroić. Do tego łososia i myślę, że zrobię różne przystawki dla moich gości i łososia między innymi z grilla, bo on mi dobrze wychodzi i w sumie tutaj za dużo pracy też nie trzeba włożyć. Każdy sobie zje z jakimś może masłem tym razem czosnkowym, albo chociaż koperku to nie mam, bo sobie pomyślałam może z koperkiem. Zrobiłam takie zakupy, żeby zaplanować mniej więcej tak gdzieś 8 dni. Aha, położyłam sobie na kuchence. Na mniej więcej 8 dni chcę z tego wszystkiego przygotować różne potrawy, różne obiady i też zamrozić to, co mi zostanie, żebym mogła szybko wyjąć, jak już będę miała, nie wiem, przygotowane jakieś klopsy chociażby, to zamrożę i wyjmę. To nie będzie problemu żadnego. To mamy. Wzięłam borówki oraz fasolkę. Jednego dnia zrobię na przykład kotlety z fasolką. Tej fasolki raczej nie sądzę, żebym miała nad wyraz dużo i ona mi nie zostanie na drugi dzień. Także jednego dnia będą kotlety z fasolką, drugiego dnia, chociaż kotlety nie wiem, czy raczej będę się starała, żeby to wszystko zeszło. I jednym słowem, wzięłam też cebulę, bo chcę zrobić taki fajny sos do, taki dip można powiedzieć, do nachosów, bo kupiłam nachosy i to na jutro. Także pokażę Wam mniej więcej. I do tych nachosów wzięłam też salsę, śmietanę, osiemnastkę. I w sumie kupuję tą osiemnastkę zawsze, chociaż ja nie jem śmietany i ja nie jem takich dipów, ale moi goście bardzo lubią. Dlatego, że moja mama zawsze kupowała osiemnastkę i zawsze mi powiedziała, żeby kupować osiemnastkę, no i tak kupuję tą osiemnastkę. Do tego mamy serek waniliowy, mamy także, kupiłam fusli, Barilla, lubię ten makaron, ale też lubię Nubelle. Nubelle ostatnio jakoś tak całkiem fajnie, uważam, się sprawdza. Wzięłam chlebek, taki żytni, wzięłam takie czosnkowe pagietki do zjedzenia, te oliwki, one są bardzo dobre. Pamiętam, że je jadłam w tamtym roku. Kupiłam je, kiedy był ten tydzień właśnie hiszpański. Nie ma już tego tygodnia hiszpańskiego, ale zostało jeszcze, znaczy może nie dość sporo produktów, ale zostały takie produkty, które wolno schodzą. I w tej sekcji tam przeceny, czy w tej sekcji jest taka długa jedna półka, gdzie są wszystkie rzeczy. Takie dziwne. Na przykład soczek obok tego oliwki i tak dalej, więc mam wrażenie, że to jest jakaś tam końcówka serii czy coś. I one są, pamiętam, że bardzo dobre, więc podam je. Dla moich gości oczywiście kupiłam te sery, które robią furorę. I tym razem wzięłam tak, ser kozi z winem. Tak? Nie, to nie jest z winem. A nie jest z winem, patrzcie, myślałam, że to jest z winem. Jakoś tak byłam pewna, że jak widzę ser kozi w takim opakowaniu, to on na pewno jest z winem, ale nie. Gouda wasabi, pyszny jest. Gouda z lawendą, to też Wam ostatnio pokazywałam tą deskę serów. Rewelacja i gouda zielone pesto. Tego jeszcze nie jadłam, nie próbowałam, nie kupowałam, nie widziałam. Więc może to jest jakaś nowość? Nie wiem. Fajnie to wygląda, smakuje wszystkim, interesuje gości. I z tej sekcji właśnie takich dziwnych rzeczy, chociaż to było w lodówce, wzięłam taką salami. Ona jest super do deski wędlin właśnie, bo jeszcze kupiłam jakieś tam wędliny na wagę, krojone, ale to jest fajne, bo właśnie można udekorować taką deskę wędlin, jak wykładamy, nie wiem, jakąś tam polędwicę, szynkę dojrzewającą, czy tam jakąś szynkę w siatce, to obok taka kiełbaska salami fajnie się sprawdza. Do tego oczywiście pomidorki, super sprawa i do dekoracji, do jedzenia. Wzięłam paprykę, bo też chcę zrobić nadziewane papryki jednego dnia z kaszą albo z ryżem i chcę też zrobić takosy, które już robi i robi, nie mogę ich zrobić. Do tego dipu z nachosami wzięłam zieloną paprykę, bo ona się fajnie sprawdza, bo daje fajny kolor. Salsa jest czerwona, a ten kolor zielone papryki idealnie współgra, więc zawsze dodaję zieloną, a nie czerwoną.
wzięłam cukinię, bo pomyślałam, że albo zrobię leczą któregoś dnia, albo zrobię jakąś pastę z cukinią. To może być fajny pomysł. Ogórki. Ogórków było mało, takich długich, były gruntowe. Ja gruntowych tak za bardzo nie lubię, szczerze mówiąc. One są chwilami moim zdaniem zbyt gorzkie. Do tego kiwi. Kiwi już dawno nie jadłam. Jak byliśmy teraz na Mazurach, to moje dzieci mówią: mamo, jak dawno nie jadłyśmy kiwi. I rzeczywiście, bardzo dawno, więc wiedziałam, że kupię. Ale to tak bardziej do zjedzenia. Normalnie, super. Czy jakaś może sałatka owocowa, nie wiem. Chociaż moje dzieci, mam wrażenie, że wolą, jak im tak wykładam na talerzu w kubkach, niż mieszam to wszystko razem. Bataty. Bataty to jest super sprawa do jedzenia na zimno i na ciepło. Na przykład można zrobić jakąś sałatkę z tych batatów z rukolą, można zjeść jako puree, można zjeść na grillu, w piekarniku, można zrobić z tego frytki, więc fajna sprawa, wygodna. Pomidory. Żółte i czerwone, ja lubię te żółte, jabłka na przykład do kaszanki na grilla, albo tak do zjedzenia, może jakieś pieczone, zobaczymy. Banany tej mojej małpce już są obsadzone. Sałata generalnie dla nas i dla świnek, wiadomo. Fasolkę Wam pokazałam, melona też kupiłam. Albo zrobię tego melona dla gości z szynką parmeńską, mam taką dojrzewającą mam, nie parmeńską, szynkę. Albo na przykład zrobię, może nie sałatkę, ale podam go tak dzieciom, bo moje dzieci uwielbiają melona. Nektarynki, wzięłam też selera naciowego, włoszczyznę, bo będę lubiła rosół, jednego dnia zrobię rosół z kurczaka, a później zrobię pomidorową, bo też kupiłam pasatę, tylko a jest ta pasata, dobrze, jest. Do tego wzięłam orzechy, bardzo lubię te orzechy ostatnio prażone, orzechy laskowe, są przepyszne. Wzięłam także łososia atlantyckiego, bo moje dzieci ostatnio mają fazę na kanapki z łososiem, ja też bardzo lubię łososia. Można zawsze też go dodać do jakiejś pasty, ale może jak mi zostanie z tego łososia trochę coś, cokolwiek, to może zrobię pasty. Wzięłam też ser tarty, bo tego sera będę potrzebowała do mojego dipu, znaczy są, który Wam pokażę jutro. Jak również do zapiekanki, bo chcę też jednego dnia zrobić zapiekankę. Tak tym razem sobie zaplanowałam wszystkie zakupy, tak naprawdę bardzo, bardzo dokładnie. I do tego zawsze tak na oko robię. Do tego jeszcze wziąłam ser kozi, winogrona bezpestkowe, które fajnie będą się sprawdzały właśnie do tej deski serów i nie tylko, one są pyszne, w ogóle te bezpestkowe z Lidla ciemne. I także zielone wzięłam. Oczywiście wzięłam też awokado, dużo cytryn, dużo dyń, bo chcę zrobić risotto z dynią. Coś na pewno wymyślę i moja rodzina nie będzie głodować. A, truskawki jeszcze, serce bałagan, ale muszę tutaj posprzątać, chociaż się od razu rozpakowałam, jak przyjechaliśmy. Rozpakowałam wszystko. Ja się zabieram za układanie tego wszystkiego. Zrobię tego grilla dla panów. Zrobiłem jeszcze taką sałatkę i zajmę się świnkami. Pokażę Wam je z bliska. No i tak wyglądają. Jak widzicie, nic tutaj im się nie dzieje. Chrupią sobie, czekają, żeby wrócić do domku, więc postaram się jak najszybciej to wszystko ogarnąć i im przygotować posłanko. To są wszystkie zakupy dla świnek, bo właśnie będę ich wsadzała do klatki. Zaraz ją wymienię. Znaczy wymienię, ona jest już przygotowana, muszę tam tylko nasypać wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Mam sianko, trociny, tego używam jako bardziej toaletę w miejscu, gdzie się załatwiają to do spania, no i sianko. No i wzięłam różne takie rzeczy jak kolby, zioła podstawowe dla świnki morskiej, znowu kolby, to bardzo lubią moje świnki, to też ma witaminę C. I właśnie ten pan ze sklepu zoologicznego powiedział mi, że one to zajadały. Ja im kupowałam zawsze coś innego, a powiedział, że tym się zajadały i wzięłam małe opakowanie na próbę, bo często tak jest, że świnki u kogoś jedzą co innego, a u nas zupełnie nie chcą tego tknąć. Także działamy, wymieniamy klatkę. No i to się nazywa dobre życie. Serki piernik zadowolone, wróciły do domu, bezpieczne, szczęśliwe. Jak widzicie, są najedzone, ale jeszcze sobie coś tam chrupią. Nasypałam im to jedzenie, rzuciły się od razu na nie, więc pewnie będę musiała kupić jeszcze jedną paczkę. No i to tyle, kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa!